Witajcie kochani, chciałbym dzisiaj poruszyć temat wielkiego odkrycia, które było w roku 1909. To odkrycie było w Stanach Zjednoczonych. Odkryto podziemne miasto w Wielkim Kanionie na 70 tysięcy mieszkańców. To odkrył pan Kemkane, który po prostu podróżował kanionem, tą rzeką i po prostu przypadkowo weszedł do tej jaskini i po prostu to co zobaczył w środku, to go zaszokowało. Były w środku tej jaskini komnaty. W tych komnatach znajdowały się mumie pochodzenia egipskiego. To by dowodziło tezę, że kontakty międzykontynentalne istniały już w zamierzchłych czasach. Były tam również statuły pochodzące z Indii. Niektóre statuły, które przedstawiające Siwę i przedstawiające również innych półbogów indyjskich. Olbrzymia ilość korytarzy. Jak już wcześniej wspominałem, miasto było przygotowane na 70 tysięcy mieszkańców. Rząd amerykański z Waszyngtonu nie opublikował tych wszystkich danych, tylko malutka wzmianka była w gazecie w Arizonie. Właśnie w 1909 roku artykuł publikował, że przy rzece Colorado odkryto jaskinię prowadzącą do podziemnego miasta. I to była po prostu taka krótka informacja, lakoniczna dla ludzi właśnie o tym odkryciu, a tak oficjalnie nie powiedziano o tym kompletnie nic. Dlaczego mówię właśnie o tym odkryciu i dlaczego mówi właśnie o tym mieście? Więc moją uwagę przykuło to, że mumie, które tam były, egipskie, każda z nich posiadała, każda mumia, która tam została odkryta, posiadała właśnie kocie oko. To jest taki kamień, który jest po prostu bardzo ochronny, działa bardzo ochronnie. Chroni przed wszelkiego rodzaju magią. Do dzisiaj używa to w Ameryce Centralnej i właśnie na południu Stanów Zjednoczonych występuje to kocie oko. I ja, drodzy kochani, jako że mówię właśnie o tych ludach starodawnych, o tych ludach, które tam po prostu żyły w tym kanionie, to chciałbym wspomnieć to, że to nie jest przypadek, że kocie oko jest właśnie w tych mumiach. Ponieważ kocie oko ma właściwości bardzo mocno chroniące. Sam kamień promieniuje na dosyć wysokie promieniowanie. Nie będę mówił ile, ale no dość spore, wysokie promieniowanie. Także jeżeli macie okazję zaopatrzyć się w kocie oko, właśnie w ten kamień, on jest taki błyszczący, taki mętno błyszczący. On jest, tak wygląda, nieraz ma różne podkolory. Może być zielony, może być niebieski, może być taki szary. No, w zależności od tego miejsca, gdzie jest wydobywany. Ale po prostu sam kamień sam w sobie jest bardzo ochronny i, drodzy kochani, zabezpiecza nas przed wszelkiego rodzaju negatywnymi wpływami od innych osób. Żyjemy w społeczeństwie, które jest bardzo dużo osób jest, które są zazdrosne, negatywnie nastawione dla nas. Nie mówię o wszystkich osobach, mówię o wielu osobach, które po prostu mogą się spotkać z dużą zazdrością, mogą się spotkać z negatywnymi emocjami od innych osób. Dlatego posiadanie tego kociego oka przy sobie jako talizman jest jak najbardziej pożądane. Możecie go mieć jako wisiorek na szyi. Możecie kobietom, to polecam, korales właśnie z tego kamienia, ponieważ on działa bardzo, bardzo ochronnie. Samo odkrycie jest bardzo ciekawe, ponieważ jest tam jakby wiele kultur połączonych jedna z drugą. Jest kultura egipska, jest kultura z Indii, jest kultura z Chin. I te wszystkie kultury jakby są tam wymieszane. Jest również tam Budda, statua Buddy. Nie jedna statua, ale kilka. Są też bogowie egipscy, są statuły z bogów egipskich. A ja dodam, że samo miejsce, sama jaskinia i wejście do tego miasta do dzisiaj są pilnie strzeżone przez władze amerykańskie. Nikt tam nie może po prostu się dobrać do tej jaskini, nie może wejść bez specjalnego pozwolenia. Nikt tam nie może podjechać, zbliżać się do tego miejsca, ponieważ wszystko jest pod bardzo ścisłą kontrolą rządu amerykańskiego. To jest właśnie taka ciekawostka dla Was, że do dzisiaj tam osoby nawet, które by chciały tam podjechać, zbliżyć się do tego miejsca, obejrzeć jak tam jest i jak tam w środku wygląda, no niestety nie mogą tam wejść. Jest to teren pilnie strzeżony.
To była taka ciekawostka dla Was i jeszcze na marginesie chciałbym skomentować, iż na linku pod YouTube możecie zakupić odpromienniki mineralne, jeżeli ktoś będzie zainteresowany poprawą swojego samopoczucia, poprawą swojego komfortu, może te odpromienniki sobie zakupić. Dziękuję za uwagę. Do